Cześć, witajcie na kanale Rizer w nowym odcinku Watch Dogs Legion. Dostaliśmy sygnał SOS chyba od jakiejś nowej formacji, tutaj jeszcze się dopiero dowiemy tego. No i zmierzam w kierunku tego sygnału, tu jest w jakiejś kawiarni. Zapraszam Was do oglądania. W poprzednim odcinku zakończyliśmy taką pewną infiltrację Albionu. Dowiedzieliśmy się, że mieli oni... Brali udział Dobra, czyli tutaj musimy sobie klapnąć, sobie klapniemy. Chyba dobrze jest grać ogólnie tą postacią. Wydaje mi się, że ona jest najlepsza przez to, że ma ten kamuflaż, więc będę został na tej babce. Chociaż nie podoba mi się jej głos. Excuse me? Flip phone? Am I meant to find this amusing? It's a cryptophone. It's secure. Rozwracają. Every device on CTOS can be compromised. If we're overheard, we're dead. Both of us. Who the hell is this? Not important. What matters is that I have inside information on SIRS. And I believe the people who framed you are rogue officers. And loath as I am to say it, DedSec may be my only hope to stop them. We'll hear you out. But I'm not making any promises. Good. I had coordinates to a meeting place on a device in that establishment. Okej. Okay. Powiem wam, że zawsze chciałem mieć taką Motorola. To chyba była Motorola V5 albo Razer? Może tak. Taka czarna Motorola z klapką. All right, that's a wrinkle. So this SIRS bloke says Zero Day are a bunch of Secret Service dickheads. I mean... Suppose it does make sense. The bombings were too sophisticated for randos, but SIRS could pull it off. Officially, SIRS, or the Signals Intelligence Response Service, uses surveillance data drawn from CTOS to identify large-scale terrorist and criminal threats. Then they send Albion to shoot the threats in the face, for example. And in the wake of escalating violence in London, the SIRS is extending the right to use lethal force to law enforcement and Albion securities. Unofficially, SIRS uses your data to read your mind and arrest you for having naughty thoughts. So we have means and opportunity, which leaves motive. SIRS are fascist pricks, but they're supposed to stop groups like Zero Day from doing terrorist shite. Why cause one? When you meet this guy, ask. No dobra, ja sobie tutaj widzicie próbuję poszukać jeszcze tych dodatkowych rzeczy. Mamy jedną. Co ona się tak wyłożyła tutaj? Także musimy się spotkać z naszym kontaktem. Ja sobie tutaj jeszcze chwilkę pobiegam. Zdobędę te rzeczy i za chwilę do Was wracam z kontynuacją misji. A, jeszcze a propos tego telefonu, on się często pojawiał w serialach, na przykład w Prison Breaku i tam też agenci go mieli. No i naprawdę bardzo, bardzo chciałem mieć ten telefon, ale niestety nie miałem takiej możliwości. Jesteśmy już prawie na miejscu, musimy się spotkać z naszym kontaktem. To będzie tutaj. No to chyba tutaj też możemy sobie tak na luzie chodzić, nie? Tylko czekajcie, jak tu zrobić tak, żeby nie biegać? A, bo tu nie jest czerwona strefa to. SIRS may be onto him. If you get access to the area's surveillance infrastructure, I can rebuild the scene in AR. I'll get it done. Znowu musimy tu strefę tak jakby sobie odblokować. O nie! Gdzie to się ciągnie? Jak smród po gaciach. O kurczę, zobaczcie, no to tego trochę jest. Muszę znaleźć źródło. Dobra, jest źródełko. Dobra. A tutaj jakaś łatwa ta zagadka? W sumie nie zagadka za bardzo. Dobra, już chyba pykło. Dobra, możemy wchodzić. A tu jeszcze, zobaczcie, można pajączkę chyba użyć. Widzicie, wszyscy, wszędzie są ci rekruci ogólnie. Jest tego naprawdę dużo. Także jak ginie wam jakiś rekrut, no to łatwo odblokować. Tylko że ja po prostu no, do nagrywania, no to mi tak ciężko by było, nie? Nie wiem, czemu tego pojąłem, użyłem. A to w sumie... Okay, nie trzeba było odblokować.
Dobra, to teraz możemy zrobić rekonstrukcję. CTOS AR, data reconstruction in progress. That appears to be our contact. Zastrzeli go? Myślałem, że pojmali. Jesus Christ. Yes, it certainly doesn't look like his best day, does it? Analyze the clues in the AR workspace to find out what happened to him. This is a non-lethal weapon, so odds are he's still alive, though he may not want to be. Czyli jakaś usypiająca, neutralizująca broń. To są miejscówki, patrzcie, takie jakieś ciekawe miejscówki tu tworzą. They've taken our SIRS contact away, but they may still be nearby. I can reconstruct the vehicle's path from unsecured CCTV recordings. That should allow you to follow it. To gdzie musimy kliknąć? Gdzieś tam dalej, tak? To widzicie, mam fajnego Fergusona, to sobie nim pojedziemy jeszcze, dopóki nie jest rozbity. Jak idziesz do tyłu, to ci kamera przeskakuje. Nie wiem, dlaczego tak to jest zrobione. Prostujmy się. A, no tak, no bo przecież jesteśmy w lewostronnym ruchu. Co? Jak on tam skręcił? Ktoś z was jeździł po Londynie? Po Anglii? Kurde, skręcili, ale mnie robicie wała tutaj, no. Chyba będzie ten budynek, bo już na czerwono jest, także możliwe, że to. Ale nie, nie pokazuje. Myślałem, że może tam zaparkowali, ale tutaj dalej chcą, żebyśmy jeszcze podjechali. I tutaj, tak? Dobra, ja też tu mogę wjechać. Ludzie, weźcie się i kręcicie. Kurczę, to nie tutaj. Się kręcicie jak smród po gaciach u ulicy. It looks like our contact assailant stopped here, but I can't see them nearby. Let's analyze the data to see if we can find out where they went. Znowu będziemy musieli odblokować. Przemienili samochód. Tak, tak mi się... Nie wiem, czy oni zmienili, czy nie zmienili. Our contact assailants are switching vehicles to elude pursuers, tak. Which is standard operating procedure for private military bugs like Albion. Albion? I thought they'd be SIRs. What can I tell you? They're mercenaries. If you keep looking, you might find out why they're interested in an SIRS whistleblower. Nie będę musiał tutaj to uruchomić. Czy jeszcze... A nie, dobra, jeszcze tą ciężarówkę możemy zeskanować. I've completed a thorough analysis of the vehicle and concluded it is a van. That is true. But would you care to expand on your findings? Well, I could also mention that the minute traces of sand in the tire tracks indicate that it's been on a construction site recently. But you know me, hate to sound like a smartass. I've been scanning nearby construction yards for Albion activity and, long story short, some dozy git has forgotten to turn off the security camera in the makeshift torture room. Show me. Mamy to w prawym górnym rogu. I'm not who you think I am. You're Malik, a SIRS officer and a leaky fucking twat. It's not me. I swear to God, please, please. If he dies and we don't find out what he knows, I won't sleep properly for a year. Bagley, I need a location. Muszę tu niestety pajączkę wrzucić. Dobra, ale mamy już namiary na niego. Ech,
Dobra, wiecie co, całą gotówkę to jest tak bez sensu zbierać, bo ja byłem w tych sklepach, żeby no sobie rzeczywiście coś tam ewentualnie kupić, znaleźć, ale nie ma fajnych rzeczy. W ogóle ten parking jest źle zrobiony, bo jest pokazane tylko, że jest wyjazd. Są jakieś słabe te ciuchy, tylko ta maseczka w sumie była z takich ciekawszych rzeczy. Przyjadę tu, przyjadę. U, szybki to elektryczny jest motor. A jaki zwrotny, kurczę, fajny. Dobra, to teren już chroniony jest chyba, to tutaj musimy pomaszerować sobie. Mamy też elitarnych przeciwników. Tam musimy pójść, no to troszkę daleko. Są drony? Nie, tylko takie budowlane. No dobra, to tutaj w sumie będzie luzik. Dobrze by było, wiecie, jak zrobić? Zrobimy tak, że cyk. Pyk, pyk. I mamy dwie pieczenie od razu. Gdzie te żółte nie pokazuje mi, wyżej będzie, dobra, to nie schodzę tam niżej. Tutaj też mamy pajączka, tam trzeba rzucić, nam radę. Wygląda, że... Kurczę, czy ja tak idealnie wrzuciłem? Damn, nieźle. Oj, nie ukryłem chyba tamtych ciał. Szybko. Dobra, a to już się samo ukryło, no także nie wiem, na czym to polega, że raz jest tak, raz jest tak. Dobra, tutaj. Siema. O, właśnie, no i nie ukryłem, widzicie. A, tutaj mamy tego gościa już. Czekajcie, bo ten coś tutaj zaczął alarmować, ale... Buła. Tu gdzieś jest klucz do zeskanowania. Wyżej chyba pokazuje na mnie. Chyba, że od środka może tam też trzeba będzie jakoś się dostać. Tamtego znowu nie, no, nie ukryłem tych ciał. Nie wiem, ale widzieliście na przykład ten tutaj powalony się sam ukrył. Także właśnie nie wiem, na czym to do końca polega. Tu chyba będziemy musieli kamerkę przejąć. Ona jest w środku? Nie. Ta jest w środku, dobra, gdzie jest ten kluczor? Nie wiem, czemu ktoś zamyka taki klucz w środku. Bez sensu. Dobra. It's okay. I'm dead sick. You called us? Of course. You shouldn't have come here. Now they'll know for sure I've betrayed them. Didn't we just save your life? No, you've just damned us both. Look, I'll upload the intelligence onto an anonymous FTP. They'll explain everything. Actually, I'd rather you explain everything. My name is Richard Malik. I'm an intelligence analyst. I believe Zero Day are rogue SIRS officers who framed you for the bombings to seize power. Now they're murdering or blackmailing anyone who threatens them, which now somehow includes me. Interesting. I'll see what Bagley makes of it. To fabuła, w końcu wracamy jakoś, wiecie, do tego wątku całego. Nie wiem w ogóle na ile czasu jest, na ile godzin jest ten Watch Dogs. W wielu grach Ubisoftów jest pokazane, ile procent mamy progresu. A tutaj albo nie ma, albo nie wiem, gdzie ta informacja jest. I brakuje mi tej informacji, mówiąc szczerze. Dobra, to musimy stąd po prostu zrobić rurę. No widzicie, ten też się ukrył tutaj automatycznie. No nie wiem, czesne. A, w sumie tamten chyba od pułapki został powalony, nie? Jest ten mój motorek superowy? Yes. We should check his intel before we make a decision. All right, one second. Bagley, could you look into it? If his intel looks good, schedule a briefing with everyone. Yeah.
Ale ten motor to fajnie jeździ. Tu się trzyma tak, że kurde. This is a tactical nightmare. We're in the dark here. We ought to walk away. Wrong. He needs our help. May I present the third option? Just use him. An SIRS whistleblower, even one you don't trust, could still help us find the arsehole that blew up half of London and framed DedSec for it. You don't have to invite him to your birthday. Just use his information. Not a bad idea. Yeah, all right. Tylko wykorzystać trzeciego gościa. Weź udział w odprawie drużyny. Dobra, to jadę. Jesteśmy już na miejscu, musimy odprawę, wziąć udział w odprawie. I'm here. Are you ready to begin? Here's the gist. Malik's intelligence checks out. A rogue faction of SARS officers framed DedSec for the bombings to consolidate power over the government. But now they've noticed that some people are standing up to the new order and they're blaming you. I believe these are the people you call Zero Day. I don't know their names, but it's safe to assume they have a ringleader. And in my experience overseas, removing the leader... Obviously. We take out the ringleader and we stop Zero Day. But why come to us now? 2 weeks ago, a shell company connected with Zero Day's operations imported 40 kilos of Semtex from an old Soviet bloc depot. But it never left London. Which means Zero Day is planning a bombing that will make those earlier bombings look like a bonfire. And I think I know why. As we're all now painfully aware, false flag attacks are a common propaganda tool for despots. Kill a load of people and the rest fall into line behind whoever says they won't let it happen again. In this case, Zero Day. Which means we both want to discover who's pulling Zero Day strings and stop them. We need to get hold of the personnel dossiers of anyone connected with the earlier bombings and their cover-up. Then Malik and I can analyze their common connections and work out who's in charge of Zero Day. And I'll be on the comm to observe. Okay. So if Malik's right, Zero Day are some kind of shadowy cabal of spies who blew up half the city to secretly take control of the government. But now they're pissed off that someone's standing up to them, so they're going to do it again. That's awful. I agree. You'd think they'd come up with something besides another bombing. Bit of a double beat, isn't it? It's possible that Zero Day is escalating because DedSec has become active again. Cut that victim-blaming shit. I'd rather get blown up 1,000 times than lie down just so some wannabe tyrants can stamp on my face. You all right? Dobra, to w takim razie widzimy się już na miejscu, mogę wyjść, bo tak to byśmy znowu nam przycięliby nam znowu dialog. There's personnel dossiers. The organization is strictly compartmentalized, so they aren't stored in one central location. Spying on the spies? They'll hate that. Tell me more. SIRS uses a supercomputer called Filament to process information drawn from the CTOS network. It's like Noodle if you could use it to search every document on every civilian, government or commercial device everywhere in the United Kingdom. Instantly. Jesus Christ. You can be horrified if you want, but it's saved thousands of lives. Get access to a Filament terminal and I'll provide you with the search terms. Wygląda to, że chyba trzeba będzie tutaj... polecieć wysoko, chociaż czekajcie, tutaj widzę, że jest jakieś wejście. Nie, trzeba by się było tu jakoś od środka dostać, chyba że da się kamerą ewentualnie. Bo to tak wygląda, że jednak tutaj będę mógł wejść i się tam dostać do środka mniej więcej, ale czy to jest naprawdę, czy na pewno, czy nie na pewno, to nie wiem. Do tego drona się wbić nie mogę. Może ta kamera mi pomoże. O, spoko. Jesteśmy zasłonięci. Bo to, widzicie, musimy tutaj użyć, ale nie ma żadnej kamery, która by nam w tym pomogła. Chyba, że... Kurczę, chciałem tego użyć, a nie zniszczyć, wyłączyć. Tego spróbujemy. Ewentualnie wziąć się latającego. Widzę, że tutaj jest platforma, więc ewentualnie by można było. Coś tu mnie zaczynają podejrzewać, widzę. Fizyczna interakcja, czyli ewentualnie, jeżeli chcę, to pająka. Mogę wrzucić go.
Ale dobra, użyjemy tego latającego drona, bo tak będzie prościej. Więc musimy go sobie tutaj zawołać. Dobra, przejmujemy kontrolę. Cyk. Trochę czasu ogólnie zajmuje latanie tymi dronami. Wydaje mi się, że tutaj można by było wejść, bo tutaj znowu jest rura. No ale tak dużo szybciej mi pójdzie, bo jesteśmy już od razu na samej górze. Dobra, i tutaj już musimy uważać. A jeszcze nie, jeszcze nie. Już chyba byliśmy w tej miejscówce, nie? Coś tak podobna jakaś jest. Nawet ta skrzynka tutaj jest. Możemy obalić tą babkę. Dobra, serwer jest pod nami, musimy tylko uważać na te drony. Dobra, ciałko jest od razu ukryte. Tak, byłem tutaj, bo już tą skrzynkę kiedyś zdobyłem, to na którejś tam misji byliśmy w tym miejscu. Musimy też tutaj obalić. Kurde! Dobra, prawie... Prawie nam misja nie wyszła przez to. Tego też ukryj, ale coś nas widziało znowu. Kurczę, ja tam jestem tak nieschowany, nie wiem czy mnie, miałby mnie ten dron nie... Nie widział, nie zobaczył. So this is filament. Impressive. I can help you break in, but we're going to leave a trail, unless of course Malik has an idea. There. I've persuaded filament security to log that spiderbot's activity as system maintenance. For a perfidious SIRS agent, you're being fairly helpful. It's not like the movies. Spies aren't the police. I believe in working with the lesser evils like DedSec to protect society from the greater ones. So why did Zero Day kill all my friends? There are differing schools of thought. Bo tam się muszą one chyba spotkać ze sobą, tak mi się wydaje. Kurczę. No dobra, wiecie co, bo ja tutaj trochę mi to zajmie czasu, a to nie jest interesujący dla was raczej gameplay. Także spotkamy się za chwilkę. Dobra, już chyba jesteśmy przy końcówce. No tu jest reset i trzeba szybko robić, kurde. Czegoś tutaj nie widzę. Chyba dalej stanąć. A, się tutaj cyk. Dobra, i pyk. Hakierujemy. I have the dossiers. No, I'm leaving if nobody objects. Nice one. Okej, to tyle. Muszę tylko teraz wrócić na tego naszego drona. Przecież tutaj to jeszcze mnie ciekawi. Tam w środku... ale tam w środku chyba nic nie ma. Co ja taki spam mam jakiś na telefonie? Muszę jakoś tak wejść tutaj na górę w miarę niepostrzeżeń. A dobra, w sumie to jebać ich. Musimy tylko uciec z okolicy, więc możemy na luzie. Tylko drona zestrzela. Albo wiecie co, lepiej go wyłączyć. I z dół. No i w ten sposób nie ma się czym przejmować.
escape, zjeżdżaj stąd, wsiadaj, pakuj manaty. Dobra, jesteśmy w bezpiecznym miejscu. Co dalej? I've got personnel files. Right, so we do a simple CTOS contact analysis and work out who's in charge of Zero Day. I'll have it done before you can say Guantanamo. I'll handle the classified data, thank you very much. It would be so much faster if I worked with you in order to do this. The people in these dossiers are connected, but not necessarily complicit. It will take intelligence expertise to separate the wheat from the chaff. And when I discover something actionable, I will contact you. He's disconnected. Pleasant fella. Okej. Co jeszcze? Dostaniemy tutaj jeszcze jakiś dialog. I have Malik for you. Put him on. We have to meet. There's been a complication. I can't access the files you stole. Come again? The files are locked, and a moment after we got them, I received this. Mhm. Hello, Richard. Dane, które ukradliśmy, były zainfekowane. That's a good idea. Hope you don't mind if we borrow it. Who was your masked savior? We wonder. I've sent Bagley the coordinates for a meeting. I hope I don't need to explain why this is a priority. Dobra, to w takim razie musimy się spotkać, jak rozumiem, z Malikiem, tak? I będziemy to już kontynuować w następnym odcinku. A dzisiaj to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Okażcie swoje wsparcie, żeby dostawać po prostu powiadomienia o odcinkach i żeby one mogły trafić też do większej ilości osób. Dzięki i do zobaczenia w następnych odcinkach. Między innymi Watch Dogs Legion. Cześć!